Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Rozpoczynamy nowy tydzień z bieżącą analizą techniczną. Tradycyjnie dolar, indeks dolarowy jako pierwszy, który jest pod presją oczywiście linii trendu spadkowego. To będzie jeszcze lepiej widać na wykresie dziennym. Ja usunę już tą siatkę Fibonacciego, bo ona w tej chwili gra już drugorzędną rolę. Przypomnę, mamy niskie wartości wskaźnika RSI, który przemawiał też linię trendu na, na tym oscylatorze, co da, powinno dawać przynajmniej pierwszą perspektywę do tego, żeby no, spojrzeć troszeczkę na północ. 103 poziom, który w tej chwili jest kluczowy no, dla obu sił rynkowych. Cena w zeszłym tygodniu wyszła powyżej, więc traktujemy ten obszar jako wsparcie. No i wiemy już, to jest oczywiście kwestia końcówki zeszłego tygodnia, w piątek, że popyt się tutaj pojawił, bo testowane było od góry ze sukcesem to miejsce. Teraz pytanie, czy zostanie tutaj zrobiony kolejny punkt zwrotny, no bo czarne świece znowu zmierzają w stronę niebieskiego obszaru. W tej chwili jesteśmy na wykresie godzinowym. Jeżeli tak pozostanie, no to oczywiście ruch. Próbujący przełamać spadkowolnie trendu, może się tutaj zmaterializować. Spadki poniżej 103 otwierają drogę, żeby spojrzeć na dużo niższe wartości, włącznie ze 101 jako wsparcie. Eurodolar, jak na to reaguje? Mamy zatrzymanie na równości korek wyższego rzędu. Tutaj sięgam do swingów związanych bardziej z wykresem dziennym, co już w tej chwili prezentuję. Poziom 10850 to jest to wsparcie, o którym tutaj warto byłoby wspomnieć. Historia pokazuje, że to jest ciekawe miejsce do tego, żeby było trampolinu dla wzrostów. No i jeżeli się nic szczególnego nie zmieni, no to oczywiście w stronę 10960 powinniśmy spoglądać. Odważnie na południe będzie można. Sięgnąć wtedy, właśnie kiedy linia oznaczona jako festo zostanie przełamana. Na wykresach godzinowych tam za dużo na razie nie widać. Jest mały opór, gdzie podaż uaktywniła się pod koniec zeszłego tygodnia, więc jeżeli on będzie miał tutaj jakieś znaczenie. W najbliższych jednostkach czasu mam na myśli godzin no to 10,890, mniej więcej to jest ta przestrzeń, o której tutaj mowa. Wyjście powyżej, oczywiście otwiera drogę związaną ze scenariuszem wynikającym z wykazu dziennego, czyli geometryczną równością, a w konsekwencji atakiem nawet na 110. Także lokalnie jesteśmy pod presją jeszcze spadkową, ale żeby to się zmieniło, no to. Niewiele potrzeba. Fund brytyjski. Mamy kolejny dzień wewnątrz struktury, która się nam tworzyła. Bodki dni notowania z jednej strony nie spadają poniżej 1,26, ale z drugiej strony też nie robią nowego szczytu, czyli nie wychodzą powyżej 1,27,20. To mamy raz, dwa, trzy, czwarty. Czwartą sesję licząc z weekendem. Ciekawy opór to dla mnie to jest 1,28. Do niego daleko. Tam już jest linia górna ze wskaźnika Bollingera, więc jest to potencjalna przestrzeń, którą też musimy uwzględnić, a szczególnie, że notowania są cały czas w górnej połowie tego. Narzędzia, więc to premiuje rzeczywiście ten trend wzrostowy, który jest, co by nie powiedzieć, bardzo agresywnie skierowany do góry. To swoje oczywiście już znalazło jako konsekwencję na wskaźniku RSI, który próbuje na razie delikatnie skierować się na południe, ale to jest trochę za wcześnie, żeby tutaj sugerować jakąś zmianę nastawienia. Ja odważniej w tamtym kierunku, czyli właśnie na spadki będę patrzył, jeżeli cena zejdzie poniżej 1,26. Nowo zaranczyk. Już przesuwam wykres na początek 0,62. Raz powyżej, raz poniżej. Tak wygląda dzisiejsza świeca. No bo końcówka zeszłego tygodnia to jest oczywiście próba obrony tego miejsca jako oporu. Cena według mnie systematycznie rośnie od pomarańczowej strefy, czy około 0,60. Tam nie było żadnych jakichś większych korekt, więc pytanie, czy nie będzie jakieś cofnięcia w stronę 0,60,70. Czarne świece mogłyby się gdzieś tutaj skorygować, co by pasowało też do dołków, które pojawiły się w Roku, czyli marzec, potem końcówka czerwca, no i próba wyhamowania trendu spadkowego na początku sierpnia. Także zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Jeżeli 0,62 rzeczywiście jest kształtowane jako punkt szczytowy zwrotny, no to tutaj może być koniec pulsu i kolejna korekta może sięgnąć żółtej strefy. Tutaj ponownie wskaźnik RSI też informuje, że no, te wzrosty powinny powoli się wyczerpywać. Dolar. Australijski, który nadal skierowany jest bardzo mocno do góry, tutaj poza 0,6570, no to ja bliższego poziomu, jakiegoś rozsądnego, nie jestem w stanie wskazać 0,6780 jako opór, ale do niego daleko. Jako wsparcie, znalazłem jeszcze jedną przestrzeń. Tutaj zaznaczona markerem, ale nie oznaczona jako strefa 0,6640, bo w tych okolicach aktywność popytu była dość spora w przeszłości. No i widać, że minima z dzisiejszej sesji są w tych okolicach, więc jeżeli udałoby się je przełamać, no to może się okazać, że notowania będą rysowały nam większą korektę. Może podobną do tej poprzedniej, która liczyła jedną figurę. Największa jak na razie to jest. 170 pipsów i tutaj trzeba się cofnąć do początku listopada, czyli miesiąc temu. Na razie co do zmiany trendu, daleko, nie ma nowych, niższych dołków, więc ja na południe jeszcze prawa spoglądać za bardzo nie ma. USDCHF, który w ostatnich godzinach się troszeczkę mocniej uaktownił jeżeli chodzi o aktywność dolara trochę białych świec, została zdyskontowana duża spadkowa świeca z popołudnia, z piątku, nie zmienia to też za bardzo charakterystyki wykresu, bo widać lokalnie, ja to pokażę na wykresie godzinowym, że podaż próbuje bronić takiego poziomu jak 87,60, ja już tu pokażę, położę marker cenowy niech on z nami zostanie no i dopóki to nie zostanie przełamane, no to nie ma co za bardzo gdzieś tam kierować wzroku na e, północ. Czyli ta tendencja deprecjonująca dolara amerykańskiego jeszcze gdzieś tutaj może się uaktywnić. Duża zmiana na pewno w momencie, kiedy notowania wyszłyby powyżej 0,8820. Mm. USDN którego zmienność cały czas jest dość duża, i tutaj warto o tym pamiętać. O dużych żółtych prostokątach, to ja już mówiłem, czyli że potencjalnie w tej chwili realizowana jest korekta, której zasięg nawet może gdzieś tam sięgnąć 142,70. Niższe szczyty, niższe dołki no nie dają tutaj za bardzo innej możliwości jak właśnie. Spoglądanie na wyprzedaż dolara amerykańskiego, to oczywiście będzie przerywane korektami i mamy już ich tutaj kilka. Najbliższe ograniczenie, najbliższe opór to według mnie 147-40 czerwona linia, która jest mniej więcej w połowie dużej świecy spadkowej z końcówki zeszłego tygodnia, Z godziny 16 dokładnie na interwale 4 godzinowym. Także, nawet jeżeli białe świeca się pojawią, no to tutaj ten sentyment jeszcze nadal ma szansę pozostać negatywny, dopóki spadkowa linia nie zostanie przełamana. Linia poprowadzona po szczytach, oczywiście. Surowce. Ropa w szybkim tempie wraca nam do wsparcia 74. Na razie jeszcze nie będę dyskutował o jego przełamaniu, bo historia pokazuje, że on może być naruszony nawet prawie o. 1 dolara, albo i więcej za paryłkę, a i tak, i tak potrafi się z tego zrobić tam konsolidacja. Ja przypomnę oczywiście, że presja na, na ropę jest dość duża, bo od szczytu 94 dolary cały czas ona jest w tendencji spadkowej, nie mamy załamanej struktury, też wynikającej z korek, które są tej samej były w tej samej wysokości w okolicach 80 dolarów i 30 centów, więc 74 jako wsparcie tak, ale na razie nie zmienia to charakterystyki wykresu. Ja przypomnę, że o konsolidacji już sporo mówiłem, na razie ona raczej plasuje się w tej dolnej części, czyli bliżej czerwonego wsparcia do zielonego 82 dolary gdzieś tam daleko, no, zobaczymy, jeżeli dzisiaj popyt się popisze i nastąpi wyhamowanie właśnie tutaj, gdzie mamy aktualne minima, no to notowania formalnie Nie powinny skierować się bardziej na Północ. Ropa Brent. Tutaj z większą precyzją cena podchodzi pod 8, 78 dolarów. To jest pomarańczowe wsparcie. Ja już rysowałem to wcześniej. Tam rysowała, tworzyła się też potencjalna formacja głowy z ramionami na niższym interwale, ale jak widać, notowania wróciły nawet poniżej prawego ramienia. Nie do końca to neguje ten układ, bo nie mamy nowego dołka, no ale jednak to prawe ramię wygląda już trochę dziwacznie, więc ten kształt możemy sobie mm, darować. 78 jako wsparcie, 88 jako opór i pozostajemy w tych obszarach, zejście poniżej 78 otworzyłoby drogę oczywiście do nawet 70 dolarów jako niższego wsparcia, czy też tegorocznych minimum. Czy to jest możliwe? No tak, no bo cały czas notowania pozostają pod presją z które trwają od 96 dolarów za beryłkę. To się nie zmieniło, więc musimy... Też uwzględnić, że 78 może być przełomem. Spore zamieszanie w okolicach 2070 na złocie. O tym mówiłem, że duża zmienność może być. Moja wiara co do przełamania tego poziomu raczej była nieduża, aczkolwiek no trend był w ostatnim czasie dość agresywny. Nawet 2000 dolarów nie zatrzymało tego instrumentu. 2073 kolejne szczyty, czwarta próba. No, wydaje się być udaną, jeżeli chodzi o przełomanie, nie? Aczkolwiek ten duży cień na świecie dziennej, czyli wyjście. I zejście z powrotem do 2070. No i teraz pytanie: Jeżeli cena pozostałaby w takim obszarze, no to warto zejść na interwał godzinowy, no bo to byłby klasyczny retest, czyli zamiana, porwę, wsparcie i białe świece powinny dalej ciągnąć na notowania złota na północ. Jeżeli tego nie będzie, czyli cena zejdzie poniżej 2070, no to trzeba to będzie uznać za spory znak słabości i taki rodzaj fałszywego wybicia, naruszenia tego 2070 w sposób do Wyraźny i pokaźny, ale to myślę, że lepiej będzie można ocenić na wykresie tygodniowym, czyli za 4 dni z kawałkiem, czyli w piątek, będziemy dokładnie wiedzieli, czy nastąpiło wyłamanie z tej długoterminowej konsolidacji ograniczonej 2070-1680, czy jednak jest to naruszenie, ale o tym też troszeczkę więcej chyba będę mógł jutro powiedzieć, jak ta świeca, w którym bieżąca świeca się ukształtuje, to znaczy, czy notowanie pozostaną powyżej 2070. Spójrzmy co na to srebro. W szerszym zakresie nie za wiele zmian. Zmierza w 26 dolarów, a to jest znany obszar związany z oporem. Ja zrobię tu trochę porządku, bo na tym wysokim interwale te oznaczenia z niższego. Są zbędne, bo te swingi rozciągają się pomiędzy 22 a właśnie 26 dolarów za uncję. No i teraz pytanie. Ta konsolidacja z przerwami trwa już dwa lata, no bo mieliśmy tutaj jedną jej odsłonę, potem zejście w stan 18,50 i w tej chwili mamy drugą odsłonę praktycznie od wiosny tego roku, więc jeżeli się nic nie zmieni, no to pozostaniemy właśnie pomiędzy tymi dwoma strefami, czyli w tym 4-dolarowym przedziale. Indeksy tradycyjnie rozpoczynamy od DAX-a, który dzisiaj już nie jest tak aktywny przynajmniej na razie, jak to było w końcówce zeszłego tygodnia. Środa, czwartek, piątek, bardzo agresywny odskok od 16 tysięcy i notowania zmierzają w stronę nowego szczytu. Tam dowiemy się, czy podaż niedźwiedzia są nadal aktywne. Ja tu nie mam za bardzo co sięgać gdzieś tam do historycznych notowań, bo dalej ich nie mam, więc od 16 600 to ostatni punkt dla mnie, jako wyznaczanie taki w takim miarę spójny i logiczny sposób ograniczenia w postaci oporu. Notowania są bardzo wysoko. Swing wzrostowy jest bardzo długi, on ciągnie się od 14 tysięcy. 600 punktów właściwie bez żadnego odpoczynku, nawet na wykresie dziennym. Ja o tych korektach mówię na gminie, bo wcześniej czy później ona się pojawi, a mam takie dziwne przeczucie, że ona może być realizowana w sposób dość gwałtowny. Gwałtowne znaczy, że w ciągu chwili na przenotowania mogą w ciągu jednego sesji cofnąć się w stronę 16 tysięcy punktów. Nie zdziwiłbym się, DAX potrafi tak potownie zareagować, no ale na pewno potrzebny jest jakiś czynnik zewnętrzny, który zdemotywowałby, zdemotywowałby posiadacz długich pozycji, czyli żeby byki przestały być tak agresywne. Stany Zjednoczone. Tutaj widać wyhamowanie w okolicach 16 tysięcy punktów. No, już trudno zliczyć, tak naprawdę, kolejne świece, które stoją obok siebie. Ja spróbuję to tak na szybko zmierzyć do około 10 sesji, kiedy cena cały czas tworzy nam takie mini konsolidacje z dolnym ograniczeniem w okolicach 15 900 punktów. Nie mamy nowego dołka, ale z tymi szczytami też jest słabo. Więc, jeżeli cena spadnie poniżej 15900, no to według mnie. Trzeba się zastanowić, czy właśnie taka wspomniana korekta, o której na DAXie gdzieś już tam wywołałem, gdzieś tutaj się nie miałem, pojawi, wtedy na przykład 15200? No, jak najbardziej będę tutaj pewnie przywoływał. US30, czyli spółki starej daty, 32 300 jako wsparcie, 35-300 już przełamane i w tej chwili to miejsce oznaczone dużą ilością strzałek, czy też po prostu żółta strefa, według mnie ma szansę z, zostać się wsparciem. Jeżeli tak by było, czyli powstałby tutaj lokalny dołek na wykresie, czy to dziennym, czy tygodniowym, ja to może narysuję, no to dalsza presja na wyciąganie tego indeksu do góry będzie oczywiście funkcjonowała. Jeżeli jednak notowania zejdą poniżej 35-300, czyli poniżej żółtej strefy to znowu ona będzie pełniła funkcję oporu i wtedy rzeczywiście no dla mnie to będzie wyglądało słabo. Takie coś już raz przerabialiśmy. Rysuję to tutaj w lewej części wykresu, czyli mniej więcej rok temu w grudniu, kiedy notowania Wyszły powyżej 3300. Właściwie wtedy to, to nie jeden przypadek, ale dość często ta powrotka gdzieś tutaj następowała. Zobaczymy, czy my i tym razem historia się tutaj powtórzy. Na razie do historycznego szczytu jeszcze troszeczkę brakuje, ale o nim też musimy pamiętać. 36800 tam z małym kawałkiem. Ostatni z grupy amerykańskiej, czy SP500, lekko odskoczył na północ od 4550 zbliżając się do 4630. I to jest jedna z ostatnich przeszkód przed zrobieniem nowego szczytu, czyli 4800. Jeżeli to się zmaterializuje, no to oczywiście będziemy musieli sięgać po narzędzie z grupy projekcji. RSI informuje, że jest drogo, czyli że ten swing wzrostowy jest na tyle jednorodny, że korekta aż się prosi, żeby się pojawiła, przynajmniej w imieniu. Wskaźnika relatywnej siły. Na razie sygnałów negatywnych brak. Czyli na nie mam, mamy za bardzo dywergencji na wykresie dziennym. Różno jej szukać, bo wykres te wzrosty są na tyle jednorodne, że tam praktycznie nie ma jak tych szczytów porównywać. Za to na wykresie godzinowym no już tak cudownie to nie wygląda, bo linia poprowadzona po szczytach ceny jest wzrostowa, a na wskaźniku Amaceda od dawna już jest spadkowa, nawet z tendencją do wejścia w zakres wartości Ujemnych. Jeżeli to się uda, to czarne świece rzeczywiście mogłyby się tutaj pojawić, no ale ich większa amplituda wahań, większy zakres spadków dopiero poniżej 450 450 myślę, że podaż może byki mogą pozwolić na cofnięcie, ale spadki poniżej to byłoby ich słabość, a w konsekwencji też informacja, że trzeba sięgać poniższe poziomy. My znamy taki jak na przykład 4, 400. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, tradycyjnie notka prawna na koniec, ja serdecznie dziękuję i będę do Państwa wracał oczywiście w kolejnych dniach.